Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie na tym kanale. Pokażę wam dzisiaj moją codzienną rutynę w stajni. Jest godzina 8:30. Nie nagrałam wam tylko śniadania, które przyszłam im dać o 6:30 mniej więcej. Jesteśmy w stajni. Koniki jeszcze w boksach. Nie widać. Ale mamy kardamonka. O, dzień dobry. Dzień dobry. O Boże. O Boże. Idziemy na dwór teraz, co? No, idziemy teraz na dwór. Co ty tu masz? Co to? Tu coś było. Co to? Jakieś kuku masz? No, jakieś masz kuku. I tu też. Gdzieś wsadził tego ryjca. O Boże, o Boże. Dobra, więc wychodzimy sobie teraz na dwór. Kardamon idzie pierwszy. Wychodzimy ze stajni i idziemy na padoczek. Mają rozłożone sianko. Nie wiem, czy widać, ale dobra, poczekaj, się muszę otworzyć padok. Dobra, jednak dam radę jedną ręką. Chodź. Pry, muszę ci zdjąć kantar, halo. Boże, jak jesteś uświniony. Zdejmujemy. Do widzenia. Idź sobie stąd. Dobra, poszedł. Pewnie się zaraz wytarza, albo nie. Okej, i idziemy teraz po Leona. Bo Leon chodzi, słuchajcie, pewnie wiecie, ale Leon chodzi na padoku z Miłką. I wyprowadzam go zawsze pierwszego, żeby mógł się na chillku napić, gdzieś tam sobie trochę połazić na luzie po prostu. Bo Miłka jest wredna i zawsze jak Leon chce się napić, to Miłka go odgania, więc najpierw sobie weźmiemy Lelona. Stój, Lelon. Mamy Lelona. Chodź tutaj. Muszę ci kantar założyć. Chodź. Dawaj, pyska. Dobra. Uda się jedną ręką. O! Uska. Dobra. Zapraszam. Idzie Leon. I będziemy pić. Kartobie. Ciamka, sianko. Tutaj mamy kalibra w tym o. I kalibra wypuścimy za chwilkę. Nie widać go, ale gdzieś tam jest. O, widać trochę może. Dobra, idziemy z Leonem tu. Chodź tutaj. Gdzie ty tam polazłeś? Nie na trawkę, chodź. Chodź tu. Boże, jakaś pajęczyna się mnie złapała. Dobra, stój, pry. Pry, muszę ci kantar zdjąć. Zdejmujemy kantarek. Leon się trochę napije. Ogólnie jest tak ciepło, że jest 8:30 i ja już się smażę. Teraz pan wychodzi. Więc co do tego, że jest ciepło, to pewnie będziemy jeździć dzisiaj. Więc pewnie będziemy jeździć dzisiaj koło 21:00, żeby było po prostu chłodno. Ale Boże, jak się przestraszyłam. Kardamon przyleciał kusem, wybiegł z tego o Boże, co się dzieje? No, już dobrze? O matko, jakiś kaszelek. Co to tam się stało? Co? Dobra. I teraz możemy iść po Miłkę. A, jeszcze nałożę kalibrowi siano, żeby było już na wieczór gotowe. I dopiero pójdziemy po Miłkę, więc Leon ma jeszcze chwilę czasu dla siebie. Tu mamy w tym boksie sianko, a tu stoi kaliber, także mam bliziutko.
Nie mam jak wam tego nagrać, ale pokazuję wam, że biorę sianko. Jedną ręką nie jest to takie łatwe. Dobra, więc zaraz się odezwę, jak już nałożę mu te siano. Sianko nałożone. Zabieramy teraz to, żeby zrobić mu w to kolację. Zamykamy. I trzeba zawiązać na sznurek. Najpierw zamknąć i zawiązać to na sznurek, bo kardamon nauczył się otwierać boksy. Także zawiążę i wrócę. Oba boksy zawiązane. Idziemy po kobyłę. O matko, jak ja mam przejść? Halo, chłopcy. No dobra. Aha, Miłka już się odzywa. Już by chciała wyjść. Wchodzimy do Miłki. Znowu jedną ręką kanter trzeba założyć. O! Usko. Usko. Dobra, idziemy. One teraz, jak są takie ciepłe dni, to wychodzą sobie na drugi padok. O, ten tutaj sobie chodzą. Tylko teraz puszczam je tu. Tak mniej więcej o 12 je przeprowadzam tam. Bo tu mi jest łatwiej nalać wody, a później tam im noszę wiadra. A teraz mi się nie chce, więc tu jest jeszcze git. Bo tu mają mało cienia, nie? Tu jest strasznie wszystko na słońcu, a tam jest więcej cienia. Ała, Miłka! Chodź, już idziemy. Chodź. Także mniej więcej od 12 do 19.30 chodzą sobie po tym drugim padoczku. Stój, zdejmiemy kantar. Opa, proszę. Teraz codziennie czyszczę Miłce kopytka, jak wychodzi z boksu, bo ona ma tendencję do gnicia strzałek i żeby później się nie męczyć z tymi strzałkami, to codziennie czyszczę jej kopytka, więc sobie wyczyścimy. Dawaj! Wyczyszczone, bo ona ma ogólnie bardzo głębokie strzałki, ma bardzo takie pionowe kopyta, nie wiem czy to będzie widać, tutaj nie widać, nie chcę mi się tam podchodzić, ale ma takie bardzo pionowe kopyta i przez to ma bardzo głębokie strzałki, no i jej ta słoma z tego boksu nigdy nie wypada, więc trzeba to wyczyścić, bo na przykład kardamon ma bardzo płytko i zawsze jak przejdzie się po trawie te kilka kroków, to mu to wszystko wypadnie. A Miłce siedzi w tych kopytkach i żeby jej to tam nie gniło, to jej po prostu codziennie czyszczę, jak wyjdzie z boksu. No i dobra, idziemy teraz czyścić boksy, żeby było już wszystko gotowe na wieczór, więc wyczyścimy boksy, pościelimy i nałożymy sianko. Później przyjdzie Michalina, to zrobi kolację. I jeszcze zanim pójdziemy do stajni i będziemy sprzątać boksy, to dolejemy kucykom wody. I może tym też dolejemy wody, bo nie wiem ile tu mają. No to też mają mało, to zaraz im naleję, ale najpierw kucykom. I kasztankom też dolewamy.
W ogóle chciałam wam powiedzieć, bo ja mam TikToka, co nie? I pod tym TikTokiem jednym, chyba wczoraj albo dzisiaj rano, chyba wczoraj, jakaś dziewczynka napisała mi, że kojarzy mnie z YouTube'a. Nasz namiot jeszcze stoi, może będziemy w nim dzisiaj spać. Wracając, jakaś dziewczynka napisała mi, że kojarzy mnie z YouTube'a i zrobiło mi się strasznie miło, więc jeśli to teraz widzisz, to napisz w komentarzu, że to ty, bo jestem ciekawa, czy faktycznie jakby, no wiecie o co chodzi, jestem ciekawa. Dobra, nalałam wody i zabieramy się za sprzątanie boksów, bo jest troszkę... W sensie my sprzątamy ogólnie codziennie boksy, żeby... No, żeby nie było syfu takiego i żeby stały jakby na takim w miarę porządnym. Leon zawsze robi jakiś bajzel przez noc, więc u niego jest co ogarniać. Kardamon też robi bałagan przez noc. Ta słoma jest pokotłowana. Tego może na filmie tak nie widać, ale jest pokotłowana. Miłka ma najfajniej. U Miłki zawsze lubię sprzątać, a u tamtych nie za bardzo. No ale trzeba. No dobra, także co? Nie będę wam chyba pokazywać, jak sprzątam boksy, bo to może być nudne w sumie. Pokażę, jak posprzątam, później pościelimy i damy sianko. Boksy są posprzątane, jeszcze oczywiście nie są do końca ogarnięte, bo widzicie, stara słoma jest rozrzucona po prostu po boksie. Tutaj tak samo. U kardamona trochę wyrównałam tą słomę. Także teraz robimy magiczne przejście. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Pstryknę i będzie pościelone. Nie wiem, czy wyszło, ale boksy są pościelone, mają świeżą słomę. Miłka, Leon i kardamon już mają puszysto. Teraz, aha, tu jest trawka, którą dostaną na obiad. I co jest ważne, jeżeli chcecie kosić trawę dla koni, żeby zjadły, to ta trawa nie może być skoszona jakby... Trawa może być skoszona maksymalnie 24 godziny. Po tych 24 godzinach średnio nadaje się do zjedzenia przez konie. Po prostu traci swoje wartości, może się zagrzać. No, także ta trawa była koszona, nie wiem, wczoraj koło 18, dostaną ją o 12, więc git. Tu mamy jeszcze trochę trawy. A tu mamy sianko z naszego pola. Takie całkiem ładne. Tu jest jakaś koniczynka. Kura nam gdacze. Jest koniczynka, babka. Zwykła trawka. No mi się to sianko bardzo podoba. I dałam już kardamonowi na spróbowanie i jemu też bardzo smakuje. No nie wytrzymam z tą kurą. Idź sobie, przeszkadzasz mi. No, także mamy tyle naszego sianka. Ono z daleka wygląda tak średnio, bo tu jest jakieś suche, ale z bliska... W sensie siano suche, wow. Ale z bliska wygląda naprawdę smacznie. Dobra, także damy im trochę tego na kolację i trochę tego. Mamy nałożone sianko dla kardamona. Tu jest zwykłe sianko. Tam... w sensie tu pod spodem rzuciłam to zwykłe. Tutaj to nasze i to nasze naprawdę wygląda przepięknie. Tego na filmie tak nie widać, ale ono serio jest śliczne. Okej, okay, także tak to wygląda. I co? Zabieramy widły. Boks kardamona gotowy na wieczór. Tu jeszcze będzie jedzonko oczywiście. Tutaj tak samo gotowe. Sianko, proszę bardzo. I u Miłki to samo. Mamy sianko. No i na ten moment zrobiłam już wszystko. Więc mogę pójść do domku. O Boże, jak świeci. Mogę pójść do domku, zjeść śniadanie przede wszystkim. Jest godzina 9.30, 28. Także tak, zjem śniadanie, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłam. No i później was zabiorę ze sobą, jak będziemy dawać koniom obiad i przenosić kucyki na drugi padoczek. Mamy godzinę 12.30, 12.20 chyba, przyszłam trochę wcześniej, żeby
przestawić kucyki na ten bardziej zaciemniony padok i przynieść im na niego wodę. Koni już rżą, bo zaraz będziemy dawać im obiadek. To jest ten padok, na którym są teraz i tylko tu jest cień, a jest strasznie gorąco. Miłka już widzę, troszeczkę się spociła na szyi. Będziemy je teraz przestawiać tutaj. Aktualnie cień jest tu i troszeczkę tam. Słońce teraz będzie przechodziło tam, więc będzie się robił coraz większy cień stąd. I tak około 16 wszystko już tu będzie w cieniu, więc będą miały chłodniej. Przestawiamy je i dajemy jedzonko. Idziemy z Miłką. Chodź, nie zatrzymuj się. O, Leon już rży. Pry! O! Chodź, zajmiemy kantarek. Dobra, stój tu, nie wychodź. Zostań tu już. Nigdzie nie idź. Dobra, zamykamy. Kobitka już sobie spaceruje. Widzicie, tu jest sporo cienia. I jeszcze ten będzie przechodził na tą stronę. Więc będzie git. Idziemy po Leona. Tylko muszę zamknąć. Okej. Może nie wyjdzie przez tą chwilę. Idziemy po ciebie. A wy co? Głodomory małe. Kucyki już spacerują, wyjadają sobie resztki trawy. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego to jest tak ogrodzone. No po prostu tu rośnie strasznie ładna trawa. Widzicie, koniczynka i takie inne. I nie chcemy, żeby od razu to wszystko zeżarły. Tam tak samo jest ładnie. Więc wygrodziliśmy im taką część, gdzie po prostu jest najwięcej cienia. One i tak raczej nie potrzebują dużo miejsca do chodzenia. Cały dzień stoją. Więc no, dobra, idziemy po wodę najpierw i później dajemy obiadek. No nie wiem, czy tam radę jedną ręką, bo tu jest spadek. Okej, dobra, stoi i przesuniemy im jeszcze w tą stronę. Dobra, i mają wodę. I za jakieś półtorej godziny przyjdę, bo pewnie wypiją. No i idziemy dać obiadek. Jest, kochani, godzina około 15:30 i jestem pewna, że kucyki wypiły już wodę. Ono jedno wiadro jest wywalone. A z drugiego przed chwilą Leon coś chyba pił, ale nie wiem. Nalejemy wam wody. O, tlesecka jest. Budzona. No i wszystko w cieniu. I można sobie pochillować trochę. W chłodnym miejscu, co? Dobra, nalewamy wodę. No napij się. Świeża woda. Jaka pyszna. No i dla porównania ten padoczek wygląda tak, a ten jest cały na słońcu. A tu mamy słodkiego kardamonka. Dzień dobry, panie kardamonku. Jak tam? Wy też macie praktycznie już sam cień. Tak, ale i tak bardzo ciepło, co? O, nawet widać. Mokry tloseczka jesteś. No, dostaniesz elektrolitki i może koło 21 pojeździmy. Co ty na to? Widzę, że niezbyt. No, jejku, mózgi. Jest godzina jakoś 18:30. Idę zobaczyć, czy kucyki mają wodę.
i wyczyścić kardamonę, bo prawdopodobnie będę wsiadała o tej 21, ale jeszcze nie wiem, bo może być burza. I nie wiem, czy będę wam coś teraz nagrywać w stajni, bo widzę, że jest tam mój dziadek. I pan Kamil, taki nasz pomocnik w stajni. Taki znajomy pomocnik. Także nie wiem, czy coś tam nagram, bo troszeczkę się wstydzę. Ale zobaczymy. Idę czyścić kardamona. Dobra, jak widzieliście na poprzednim filmiku, wyczyściłam kardamona i przycięłam trochę grzywę. Jest oczywiście minimalnie krzywo, ale to się będzie równać z czasem. Gdzieś go wezmę na jazdy czy coś, to tam przy okazji mu podciacham trochę. No i dobra, jest godzina 19:11. Zostało mi zrobienie jedzonka, tylko nie wiem, czy Misia przyjdzie zrobić, czy ja mam robić. Poczekamy jeszcze chwilę. Ja przyniosę wodę kardamonowi do boksu. No. Okej, kochani, ja już jestem ja już jestem w domu, wróciłam ze stajni i nie nagrałam wam nic z kolacji, bo ten film i tak już jest niesamowicie długi. Plus, no, dziadek był i troszeczkę się stresowałam cokolwiek nagrywać. No, także tak, jest chyba, nie wiem, która, około 20:30. I nie idę jeździć, bo cały czas jest duszno, strasznie gorąco. I może pojeżdżę jutro rano, jak będzie chłodniej. No, także tak, tak wyglądała moja rutyna, tak wygląda każdy mój dzień w wakacje. No, i to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeśli dotrwałeś do tego końca, to mega się cieszę. No, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!